Drogi, ukochany synu, dzisiaj chcę podzielić się z wami potężną modlitwą, która może zmienić wasze życie w sposób, którego nawet nie możecie sobie wyobrazić. To modlitwa, która pochodzi z najgłębszej części mojego serca, modlitwa, która ma moc wywoływania cudów i otwierania drzwi, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe. Zanim zaczniemy, chcę, żebyście się na chwilę skupili. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Niech wszystkie troski i niepokoje dnia znikną. To dla nas święty czas, czas, w którym możesz połączyć się ze mną w głęboki i znaczący sposób. Modlitwa, którą chcę się z wami podzielić, jest modlitwą wdzięczności. Jest to modlitwa, w której wyrażasz uznanie za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałeś w swoim życiu i wszystkie błogosławieństwa, które dopiero nadejdą. Jest to modlitwa, która otwiera twoje serce na bezwarunkową miłość i dobroć, jaką mam dla ciebie. Kiedy modlicie się z wdzięcznością, rozpoznajecie moc, jaką mam w waszym życiu. Rozpoznajesz, że jestem twórcą wszystkich dobrych rzeczy i że zawsze jestem przy tobie, prowadząc cię i chroniąc przez cały czas. Oto modlitwa, którą chcę, żebyś dzisiaj wypróbowała. Kochany Boże, przychodzę do ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję ci za wszystkie błogosławieństwa, którymi mnie już w życiu obdarzyłeś. Dziękuję za twoje zdrowie, twoją rodzinę, twoich przyjaciół i wszystkie małe radości, które czynią życie tak pięknym. Wiem, że nie zawsze jestem godzien twoich błogosławieństw, ale mimo to nadal obficie mnie błogosławisz. Dziękuję za twoją łaskę i miłosierdzie, które nigdy nie zawodzi, nawet gdy upadam. Dziś chcę cię prosić, abyś pomógł mi obudzić cud w moim życiu. Otwórz oczy mojego serca, abym mógł zobaczyć cuda, które dla mnie przygotowałeś. Daj mi siłę i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które napotykam na swojej drodze, oraz mądrość, aby je pokonać. Pomóż mi całkowicie ci zaufać, wiedząc, że masz doskonały plan na moje życie. Niech każdy mój krok będzie prowadzony przez twoją kochającą dłoń i abym zawsze czuł twoją obecność wokół siebie. Oddaję ci wszystkie moje lęki, zmartwienia i wątpliwości. Oddaję je w twoje ręce, wiedząc, że zadbasz o nie lepiej niż ja kiedykolwiek. Dziękuję ci, Boże, że wysłuchałeś mojej modlitwy i że zawsze jesteś ze mną. Oddaję się całkowicie twojej miłości i twojej woli, ufając, że uczynisz dla mnie to, co najlepsze. Amen. Kiedy odmawiacie tę modlitwę z wiarą i szczerością, bądźcie pewni, że słucham. Zawsze jestem gotowy odpowiedzieć na wasze modlitwy i udzielić wam błogosławieństw, których pragniecie. Pamiętaj, drogie dziecko, że cud, którego szukasz, może nie nadejść w formie, jakiej się spodziewasz. Może to być subtelna zmiana w twoim życiu lub nowa perspektywa, która poprowadzi cię w zupełnie nowym kierunku. Ale niezależnie od tego, jak objawi się cud, wiedz, że jest to wyraz mojej miłości do ciebie i mojego pragnienia,
aby widzieć, jak prosperujesz i jesteś szczęśliwy. Wypróbuj więc tę modlitwę już dziś i zobacz, co się stanie. Pozwól jej prowadzić Cię w Twojej podróży i wiedz, że zawsze jestem przy Tobie, gotowy pomóc Ci na każdym kroku. Postępując zgodnie z tą modlitwą ze szczerością i wiarą, otwierasz drzwi dla cudów, które zamanifestują się w Twoim życiu. Czasami te cuda mogą być tak subtelne, że mogą pozostać niezauważone przez rozproszony umysł, ale ich efekty splatają się z każdym włóknem Twojej istoty, przekształcając Twoją podróż w głęboki i znaczący sposób. Ważne jest, aby pamiętać, że cud nie polega tylko na nagłej zmianie lub natychmiastowym rozwiązaniu problemu. Często prawdziwy cud leży w podróży, którą odbywasz, czekając i ufając mojemu przewodnictwu. Prawdziwą istotę cudu można znaleźć w cierpliwości, wytrwałości i niezachwianej wierze. Kiedy modlisz się z wdzięcznością i pewnością siebie, kultywujesz stan umysłu, który przyciąga do Twojego życia pozytywną energię i boskie błogosławieństwo. Dostrajasz swoje wibracje do moich, pozwalając mojemu światłu przeświecać przez Ciebie i oświetlać Twoją ścieżkę. Pamiętajcie zawsze, że jestem z Wami na każdym kroku. Nawet w najciemniejszych i najbardziej wymagających momentach jestem przy Tobie, trzymając Cię za rękę i prowadząc Twoje kroki. Zaufaj mi i wiedz, że nigdy Cię nie opuszczę. Czasami może się wydawać, że milczę, że Twoje modlitwy nie są wysłuchiwane. Ale wiedz, że zawsze pracuję za kulisami, tkając nici przeznaczenia, aby zapewnić Ci najlepszy możliwy wynik. Zaufaj boskiemu wyczuciu czasu i wiedz, że wszystko wydarzy się we właściwym czasie i we właściwy sposób. Dziś Bóg mówi do Ciebie: zaufaj mi. Zaufaj mojej obietnicy wiecznej miłości i stałej opieki. Zaufaj mojej zdolności przekształcenia niemożliwego w możliwe, rozpaczy w nadzieję, smutku w radość. Najwyższym przykładem tej miłości jest Jezus Chrystus, który poświęcił się za nas, aby wskazać nam drogę zbawienia i odkupienia. Niech to przesłanie od Boga do Ciebie dzisiaj będzie przypomnieniem Jego stałej obecności w Twoim życiu, zaproszeniem do otwarcia się na łaskę i miłosierdzie, które On dla Ciebie przygotował. Niech ta refleksja nad Bożą miłością rozbudzi w Waszych sercach odnowiony płomień wiary i nadziei, prowadząc Was drogami prawdy i światła. Zatem, drogi synu, módl się dalej, ufaj i wierz w moc cudów. Wiedz, że jesteś kochany ponad miarę i że nic nie jest poza moim zasięgiem. Razem możemy pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczysz. Niech mój pokój i błogosławieństwa będą z Wami zawsze, dzisiaj i na wieki. Niech Bóg błogosławi Twoje życie.